Już po raz kolejny wybierać i nagradzać będziemy stowarzyszenia, organizacje, osoby oraz firmy, które pomagają innym. Prezydent ogłosił konkurs Radom Obywatelski. Konkurs, w którym chcemy nagradzać i nagradzamy zarówno najbardziej prężnie działające stowarzyszenia, fundacje, po prostu organizacje pozarządowe, ale też społecznie zaangażowane firmy i osoby prywatne, które swoją działalnością, postawą wnoszą dużo do trzeciego sektora. Konkurs obejmuje trzy kategorie inicjatyw i postaw obywatelskich: dobre praktyki, dobroczyńca roku i darczyńca roku. Dobre praktyki to kategoria, w której promowane będą najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia przez organizacje pozarządowe. Kategoria skierowana jest do organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia nowatorskie i oryginalne, odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców miasta, które służyć mają rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych, promowaniu działalności sektora pozarządowego oraz budowaniu pozytywnego wizerunku miasta Radomia. Dobroczyńca roku to osoba fizyczna, która swoim społecznym zaangażowaniem, realizując inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, udowadnia, że warto brać odpowiedzialność za to, co nas otacza. W kategorii darczyńca roku nagrodzone zostanie społeczne zaangażowanie przedsiębiorców. Jest to przedsiębiorstwo, dla którego hasła społeczna odpowiedzialność czy dobroczynność to nie tylko slogany, a swoją obywatelską postawą taka firma wspiera najbardziej potrzebujących, współpracując z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres radomobywatelski@umradom.pl bądź złożyć osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zgłosić kogoś, kto powinien zostać nagrodzony. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 kwietnia.